zacząć robić porządki w pudełkach z przynętami, poukładać wszystko gramaturami, wielkościami, kolorami oraz przeznaczaniem do połowu konkretnych gatunków ryb. Przygotowałem pudełka z przynętami gumowymi na sandacze, na szczupaki, na okonie, gdyż głównie te ryby są celem moich wypraw i są łowione na przynęty gumowe. Dodatkowo porządki porobiłem w pudełkach z wobblerami oraz z główkami jigowymi oraz wkrętami, gdyż właśnie nimi najczęściej zbrojone są przynęty gumowe. Główki, jakie występują w ofercie Fox Rage, są to główki finesse, występujące w gramaturze od 5 do 20 gramów i hakach od 1,0 do 4,0. Charakteryzują się tym, że nie mają tutaj zgrubienia w postaci kołnierza, ani też haka. Zbrojenie nimi przynęt jest bezinwazyjne, można wielokrotnie używać bez obawy o to, że przynęta zostanie uszkodzona przez wielokrotne wkładanie i wyjmowanie z przynęty. Kolejnym rodzajem haków w ofercie Fox są główki GX, występujące w rozmiarze od 3,5 do 30 gramów na hakach od 1 do 6,0. Fajnym rozwiązaniem jest właśnie to tutaj zgrubienie, które umożliwia pewne trzymanie się przynęty właśnie na nich. Ostatnim rodzajem główek jigowych są haki X-Strong. Porządne, kute haki, praktycznie nie do rozgięcia, nie do ruszenia przez rybę. Na hakach dużych od 6,0 do 8,0 i gramaturze od 10 do 40 gramów, umożliwiające zbrojenie naprawdę dużych przynęt. Gdyby to okazało się niewystarczające, bardzo ciekawym rozwiązaniem są główki typu wkręt od 10 do 50 gramów w wersji okrągłej lub bullet, czyli pocisk. Umożliwiają one uzbrojenie przynęt w zależności od potrzeb przy zastosowaniu do zbrojki i wkręceniu go w przednią część przynęty oraz wielokrotną wymianę w zależności od indywidualnych potrzeb oraz głębokości łowiska. W jaki sposób zbroję przynęty gumowe? Tak, żeby nie zakłócić ich pracy. Sprawdzam, w jaki sposób ugina się dana przynęta i w miejscu, gdzie następuje załamanie przynęty, nie dalej niż do tego miejsca wbijany jest hak. W przypadku najmniejszych przynęt, w tym akurat tutaj w przypadku 7-centymetrowy Zander Pro, wystarczy, że użyję niewielkiego haka finesse. Sprawdzam, gdzie się uginę przynęta. Do tego miejsca wprowadzę hak, tak żeby nie doprowadzić do załamania przynęty. Musi ona przechodzić idealnie przez środek przynęty. Hak, łuk kolankowy musi zostawać na tyle daleko z przynęty, żeby ryba mogła pewnie się zaciąć. Podobnie można zrobić z przynętami typu raczki.
Można je uzbroić akurat tutaj hakiem zwykłym lub też offsetowym. Twistery ProGrab w podobny sposób. Hak nie może zaburzać naturalnej pracy przynęty. A sama przynęta musi wyglądać naturalnie. Większe rippery typu Zander Pro 14-centymetrowy, do nich trzeba zastosować większe obciążenie. Tutaj akurat mamy główkę wielkości 15 gramów, ale za to hak jest za krótki. Dałbym do tego albo dodatkową dozbrojkę, albo muszę zastosować dłuższy hak. Ten wydaje się być idealny. I ten sam sposób. Z przodu przynęty mniej więcej na wysokości środka. Nabiję hak i musi on wyjść w uprzednio założonym przeze mnie miejscu, tak żeby nie powstała tutaj fala związana z tym, że przynęta została założona krzywo, a ogon musi zachowywać się naturalnie. Dzięki temu przynęta będzie lepiej pracowała. Do największych przynęt, tutaj akurat są 18-centymetrowe, ale można oczywiście zastosować jeszcze większe. Tutaj zalecane jest użycie naprawdę dużych haków. W tym przypadku mam główkę X-Strong o wadze 15 gramów. Zakładam ją w ten sam sposób. Sprawdzam, gdzie ugina się przynęta i wprowadzam hak, wiedząc z założenia, że łowiska, w których łowię, są dość płytkie, więc główka o wadze 15-10 gramów będzie tam optymalna. W przypadku tych większych przynęt trzeba użyć trochę więcej siły, żeby w prawidłowy sposób uzbroić przynętę, ale efekt końcowy powinien być właśnie taki. W przypadku 18-centymetrowych przynęt wystarczy uzbrojenie pojedynczym haczykiem. Ale już większe, 23-centymetrowe, wymagają użycia dozbrojki oraz polecam właśnie wkręty. Przynęta z dozbrojką może być założona z góry lub z dołu przynęty. Nie ma to akurat większego znaczenia, ale w przypadku płytkich łowisk, bardziej zarośniętych, ewentualnie z zaczepami, polecałbym założenie do zbrojki w górnej części. Jeżeli łowimy w połowie wody na głębokiej, do zbrojka zdecydowanie z dołu, gdy szczupak będzie atakował od strony dna, a nie równolegle do przynęty. Więc głębokie łowiska do zbrojka z dołu, płytkie łowiska, zarośnięte, zaczepowe,
haki z góry. Dodatkowo przy zbrojeniu dużych przynęt wkręty mogą przydać się do ustabilizowania pracy przynęty, gdyż może się zdarzyć, że przynęta będzie przy szybkim ściąganiu koziołkować, obracać się. Stabilizacja przynęty, jeżeli mamy lekkie wkręty od 5 do 10 gramów, będzie polegała na umieszczeniu go w dolnej części przynęty. Zapobiegnie to temu, że przynęta będzie się wywracać, a jednocześnie nie będzie zaburzała naturalnego kolebania się na boki, jeżeli wkręt ten od dołu nie będzie zbyt ciężki. Prostym trikiem, który zapobiega rozwarstwianiu się końcówek przyponu, z którego robimy dozbrojkę oraz umożliwia przeprowadzenie tego później przez tulejkę, jest podgrzanie drutu zapalniczką. Powoduje to jego zmiękczenie oraz to, że jeżeli przetniemy go w miejscu podgrzania, nie będzie się on strzępił. To samo warto zrobić na końcach przyponu. Zapobiegnie to jego dalszemu strzępieniu się i rozwarstwianiu. Chcąc przygotować dozbrojkę, odwijamy kawałek przyponu i odcinamy go z drzwi. Pierwszą czynnością jest przełożenie drutu przyponowego przez tuleję w obu kierunkach. Jeden koniec zostawiamy dłuższy, drugi krótszy, a tuleję zaciskamy naprawdę solidnie kombinerkami po to, by uniemożliwić rybie rozerwanie zestawu i uwolnienie się z kotwiczką. Kolejnym etapem będzie przygotowanie tulei. I przełożenie jej przez krótszy koniec. Wcześniej przygotowaną kotwiczkę przekładamy przez drut
Drut. Przekładamy. Drut przekładamy po raz kolejny. Przez tuleję. I zaciskamy. To samo robimy w przypadku dłuższego końca przyponu. Dłuższy koniec przekładamy również przez tuleję. Przekładamy kotwiczkę i znowu z powrotem przez tuleję na drugą stronę. Długość do zbrojki dopasowujemy do wielkości przynęty. Jeżeli wszystko pasuje, zaciskamy. O, tutaj jest troszeczkę za duża, za długa końcówka. Dopasowujemy końcówkę. Zaciskamy porządnie kombinerkami. I obcinamy zbędne końcówki przyponu. Tak, żeby nie przeszkadzały, nie plątały się niepotrzebnie. Dozbrojka podwójna jest gotowa. Górę zaczepiamy o wolne oczko wkręta. Robimy to tak, żeby dozbrojka była napięta. I dodatkowo końcówkę tutaj zaczepiamy do przynęty, wykorzystując kółko łącznikowe, które zaczepimy o dolne oczko wkręta i gotowy. W ciągu kilku chwil możemy zrobić dozbrojki dostosowane do wielkości naszych przynęt. Rippery Slickshot posiadają specjalne wycięcie celem uzbrojenia ich w haki offsetowe. Są one przeznaczone do łowienia sandaczy, a sandacze, wiadomo, łowimy w zarośniętych i bardzo zaczepowych miejscach. Haki offsetowe zbrojenie hakiem offsetowym takiej przynęty jest proste. Hak offsetowy oczywiście dobieramy do wielkości przynęty.
A zbrojenie będzie polegało na tym, że hak będzie ukryty w przynęcie. Dopiero pod wpływem brania ryby zostanie on wysunięty z przynęty i umożliwi skuteczne zacięcie. Od górnej strony przebijamy przynętę hakiem. Teraz zginamy delikatnie przynętę i przeprowadzamy haczyk w ten sposób. Jest on w tej chwili niewidoczny, nie zaburza pracy przynęty, a przy braniu ryby, przy agresywnym braniu sandacza, następuje przesunięcie przynęty w dół i umożliwione jest skuteczne zacięcie ryby. To samo dotyczy zbrojenia raczków. Można je uzbroić w klasyczną główkę jigową. Bądź też hakiem offsetowym, gdyż mają do tego specjalne wycięcie na grzbiecie. Przebijamy tylną część przynęty. Zginamy przynętę, tak żeby umożliwić przebicie haka. Hak jest schowany w przynęcie. Zawsze można poprawić, jeżeli nam coś nie wyszło. O, jeszcze raz. Trochę dalej. Dobra. I w tej chwili przy agresywnym braniu sandacza bądź okonia przynęta jest zsuwana z haka i umożliwia jego zacięcie. Tutaj z przodu mocujemy obciążenie w postaci czeburaszki. Mam nadzieję, że te kilka porad, które usłyszeliście dziś ode mnie odnośnie zbrojenia przynęt, przygotowywania zestawów do zbrojek, ułatwi Wam przygotowanie się do nadchodzącego sezonu szczupakowego oraz sandaczowego, gdyż wiadomo, nad wodą chcemy łowić jak najwięcej i tracić jak najmniej czasu. Tak więc połamania i do zobaczenia nad wodą.